No to polecieli! A my niestety nie poleciliśmy z nimi, dlatego że kurde, no nas czeka jeszcze parę tutaj ciekawych rzeczy. Bitki przede wszystkim nas czekają. Central Hub, czyli wróciliśmy z powrotem do tego, co było. Tylko że troszeczkę z innej strony teraz chyba jesteśmy, tak mi się wydaje. Aphelion! They blocked my escape route. Meet me in the lower deck landing bay. Oj, trochę HP mi zleciało, nie powiem, że nie. Trochę mi się to nie podoba. Ale jest na notek, więc tyle dobrze. Naładujmy, kurde, powiedzmy sobie HP, no może nawet nie do fulla, ale załadujmy sobie, czemu by nie. No i akurat musiał mnie trafić, no musiał mnie trafić. Dobra. Okej. Czyli wygląda na to, że musimy w dół zjechać, tak? Tak przynajmniej, no, dobrze chyba. Kminie. Dobra. No jedziemy, kurde, konfrontacja z Lordem Volserolem, przepraszam. Kurde, nie potrafię jego imienia zapamiętać. Dobra, wiecie co, może nawet lepiej jakbym zginął. Bo ja tutaj z takim HP to nie mam zamiaru zaczynać. Ile będę miał? No, maksa będę miał, elegancko. Schodzimy jeszcze raz w dół i jeszcze raz zaczynamy bitkę z nim. Bo ja nie mam zamiaru, kurde, z czterema punktami zdrowia zaczynać. Nie, popierdoliło mnie. No trochę HP żeśmy mu zdjęli. Ale wygląda na to, że on będzie tylko na tym polegał. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo jako pierwszy boss, no to nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że będzie jakiś prosty w miarę. O, level trzeci. Patrzcie, kurde, jeszcze upgrade broni mamy. Świetnie. Aha, on teraz ma takie, widzę, że sztuczki teleportacyjne. Fajnie, fajnie. Ciekawe, skąd się nauczyłeś takich sztuczek, koleżko. Fuck, 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 mam jedno życie. Mam jedno HP. Mam jedno HP, kurde. Nie jest dobrze. Absolutnie nie jest dobrze. Będzie śmiesznie, jak ja z tym jednym HP przeżyję. No on też nie ma zbyt wielu HP, ale... Znaczy zbyt wiele HP. No ale kurczę pieczone, no byłoby fajnie, nie będę tego ukrywał. No serio? W takim momencie? Fuck, 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 wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj ode mnie, śmieciu. No, serio, kurwa, serio. No kurde, no wypad, gościu. Patrzcie, ile on ma HP, patrzcie, kurde, ile on ma HP. Nie.
Nie! Wypieprzaj stąd, naprawdę, wypieprzaj stąd. Kurde, nie, no kurde, naprawdę. Ale byłbym blisko wygrania z nim konfrontacji, no co się dzieje? Sami widzieliście, on miał HP. A byłoby takie piękne oszukać przeznaczenie, naprawdę. Runda druga, pajacu, znaczy nawet trzecia runda w sumie już. Runda trzecia, pajacu, rozpoczęta. No i nie żyj tyle, bo jesteś ulany, kurde. Zadbałbyś chociaż o siebie, delikatnie. No i gin, pajacu, zobacz ile ty masz HP, a ile ja mam. Kurde, ja mam prawie całe HP, a ty? No właśnie. Czego nie można o tobie powiedzieć, kurde. Dalej, nara, gościu. Says Alistair Azimuth lives on Torin 4 in the Vela sector. I'm uploading coordinates to your ship now. In the meantime, I'll stay with the fungoids and find out what else they know about Azimuth. Quark out. Nie, no fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Wy tam się grzejecie, kurde, dupy w tym statku, a ja musiałem tutaj walczyć o śmierć lub życie. Więc fajnie. Naprawdę fajnie. Miło z waszej strony. Naprawdę. Prima sort, przyjaciele. Dobra, spierdzielamy od tego, kurde, śmietnika. Całe szczęście. I mamy loading kolejny. Okej. Okej, okay, czyli teraz musimy... Well, if it isn't Polaris's favorite Lombax, now what is an upstanding citizen such as yourself doing way out here in no man's land? Pamiętacie smugglera? Z Quest for Booty? Dobra, co tu możemy mu... A! Son, these here are schematics for the Rhino 5. I didn't even know they made a model after the 4th. Far too dangerous, you see. I'll tell you what. You bring back the rest of these plans and I will build it for you. So long as I get to keep the plans, of course. Matter of fact, I am having a bit of trouble conducting business in this here sector on account of all Nefarious' ships. If you'd be so kind as to eliminate a few of them, I'd happily pay you for your services. Glad to hear it, partner. Watch your back now. Okej, czyli teraz tak. Musimy lecieć do niebieskiego i tego? Uuu, muszę zniszczyć statki tego. Sensors detect security satellites with hollow net relays. They must be destroyed in order to clear the sector of fighter patrols. Trzeba zniszczyć statki doktora Nefariusa, tylko które to są statki? Czy są te? Nie, dobra, to nie są te. One tu zaraz na mapie przecież będą. Dawać mnie te statki, dobra, tu są. Kurde, szukałem was i się nie mogłem doczekać konfrontacji z wami. No i elegancko. You knew you were the person for
1000 śrubek, kurde. Zajebiście. Kabum. Dokładnie tak. Okej, znowu tutaj tych. Musimy unicestwić, chyba że to jest cały czas ta sama powtarzająca się mini misja. Mini misja, jakkolwiek to oczywiście brzmi. No taka, wiecie, no może inaczej, poboczna misja, o. Dobra, zobaczmy co tutaj będzie miało miejsce. A, wiem co. Trzeba będzie uratować tego tutaj koleżkę. Czyli tutaj są też takie małe poboczne planety, w których będziemy mogli ratować, kurde. No dobra, spoko, nie ma problemu. Skoro tutaj już jesteśmy, no to no nie róbmy przypału, tylko uratujmy w takim razie. Trochę mi przypomina, wiecie co? Mechanikę Sonica Lost World i tego, Mario Galaxy. Tak szczerze. Nie, żebym tutaj, nie wiem, chciał ubliżać Ratchetowi, ale to tak wygląda. I nie uważam też, że, nie wiem, jak powiem, że to przypomina mi Super Mario Galaxy czy Sonica Lost World, to jest zaraz od razu jakoś obraza, nie? No ale wiadomo, no niektórzy niekoniecznie muszą Mariana lubić, dlatego na niektórych takie przyrównanie to może być równie dobrze obraza dla serii. No ale no niestety, takie są fakty. Wracamy do punktu wyjścia i teraz tak, czy mamy tutaj coś, co pozwoliłoby nam się tam dostać? No kurde, ani z boku, ani nic, no nie możemy się tam dostać do środka? No nie gadajcie. A nie, możemy się dostać, no kurde, co wy gadacie, że się nie możemy? No właśnie, kurczę. Ja bym miał go nie znaleźć. No, kurde, kolejny Zoni uratowany. Elegancko, dobra. Teraz szukamy naszego statku. Tak więc, statek, where are you? Dobra, wiem gdzie ty jesteś. Kurde, widzę, że pole tutaj nawet nam pokazuje, gdzie ty jesteś. Dobra, lecimy stąd. Lecimy stąd. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Dobra, to teraz gdzie mamy się udać? Okej, i my mamy się udać tam, tak? Files Sector. Możemy się w sumie tu przeteleportować, lol. Czemu tego wcześniej nie zrobiliśmy? Ja niepotrzebnie leciałem. Hello? Ah, I'm sorry! I was only trying to help! Back up! Don't make me use force! Weapon! You are the robot who assisted me in my escape from Nefarious. What is your name? My name? Yes, of course. Sigma 0426A. But you can call me Sigmund. I'm junior caretaker here at the Great Clock. Forgive me, but what is the Great Clock?
Javier! We're late! Come! We don't have a lot of time! Figuratively speaking, of course. No, więc ten przesympatyczny robot to jest Sigmund. I on nas naprawił. Więc możemy teraz... Ej, cholera jasna, halo. Zapomniałem, że ja ten, że ja zawsze mam wyłączoną kamerkę, kiedy są cutscenki. Więc no, to był Sigmund. On nas uratował. Lub Zygmunt. Bo wiecie, Sigmund, Zygmunt. No i co? Lecimy w takim razie i penetrujemy teraz sektor drugi. Bo niestety my tak dobrze nie mamy jak Clank, znaczy jak Ratchet, który może sobie podróżować po innych planetach, tylko my niestety musimy być na jednej konkretnej. No cóż, takie życie, że tak powiem. No i musimy lecieć teraz platformami do góry, zobaczymy co ciekawego odkryjemy. A nuż widelec, może to naprawdę będzie coś interesującego. Tak więc, fajnie, że Clank ma również swój gameplay tutaj. This is senior personnel. I'm with XJ0461. While you're unconscious, I took the liberty of installing a quantum actuator into your circuitry. It allows you to create multiple selves. Multiple selves? How else would we get anything done around here? Just record your actions using the time pads and initiate them while the present you moves on to do other things. Time pads can be a little tricky. Let me show you how they work. First, stand on the time pad. Then, initiate temporal recording. Now I'll just open the door and end temporal recording. Now, when I start recording on the second pad... Look, sir, that's me! Now all I have to do is wait for me to open the door for myself! Ta-da! Now I can get through the door. Pretty sweet, huh? Go ahead, sir. Give it a try. Okej, czyli poznaliśmy w takim razie nową mechanikę. Jesteśmy teraz na Paradox Substation 1. I teraz tak, to jest mechanika nagrywania i potem możemy sobie replayować to nasze nagranie. Czyli nagrać jakby nasz ruch. I przez to, że jak nagramy nasz ruch i przykładowo stanę sobie tutaj, no to wtedy będę mógł... puścić, zreplayować to co nagrałem i jako prawdziwy ja dostać się za drzwi. Okej, kumam o co chodzi, dobra. Więc teraz tak, podchodzimy. Temporal recording initiate. Now, activate the other time pad and have your past self open the door for you. Temporal recording initiated. Ale łatwa mechanika, ja pierdzielę. To będzie ciekawe, to będzie naprawdę ciekawe, co tutaj się będzie działo. Patrzcie w ogóle ile śrubek żeśmy zebrali. Nice. Albo kół zębatych, no bo kurde mówię, Clank zbiera koła zębate. Over your past selves. That way you can do everything they did and more. First, initiate recording and open that chamber door. Then, while the chamber is open, end recording. Next, we'll start recording on the second time pad. When your past self opens the chamber, step inside and open the door. Now, end recording. Okay, here's the tricky part. Since the past self holding the door open is inside the chamber, you'll have to re-record over your other self in order to exit. Open the chamber to let your past self in. Then, when he opens the exit, you're free to go. Give it a try, sir. No dobra, no to raz jeszcze próbujemy w takim razie. Temporal recording initiated. Temporal recording initiated. Halfway there, sir. All you have to do now is re-record your first self, and the other will open the door for you. Temporal recording initiated.
Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze skumałem. Temporal recording initiated. Brilliant, sir! Follow me! Elegancko, ej, chyba dobrze zapamiętałem. Haha, dobrze! Co? What the fuck? Orbis was right, you're gonna do just fine! Dobra. Race you to the demonic chamber! Fuck! Ja się troszeczkę pojebałem, nie będę tego ukrywał. Ale przyznam, że fajna, ciekawa mechanika z tym replayem i w sensie tym nagrywaniem i replayowaniem. To jest interesujące bardzo. Śmieszna mechanika. Mnemonic Station Beta. Okej. Zobaczmy, co tu będzie się działo. Zobaczmy, zobaczmy. Kurde, zaraz 2 godziny będzie nagrywania. Ale będzie, kurde, ładna ilość odcinków. Myślę, że tak z 4 odcinki z tego wyjdą. Jak nic. No ale no cóż. Nie będę tego ukrywał, że trochę ta seria będzie długa. Myślę, że tak z 15 odcinków nam zajmie spokojnie.